Czy wiecie Państwo, co to jest blues? Kiedy dawno temu w jednej z amerykańskich restauracji usłyszałem bluesa, byłem mile zauroczony tą muzyką, którą przecież przedtem nie słyszałem na żywo, no może w radio, ale dopiero tutaj w Ameryce zobaczyłem i usłyszałem prawdziwego bluesmana. Kiedy wróciłem do domu z wypiekami na twarzy, szukałem w internecie informacji o bluesie. Dowiedziałem się, że jest to gatunek muzyczny wywodzący się z śpiewów murzynów amerykańskich z południa USA z pewnymi wpływami muzyki folk. Tematyka bluesa obracała się zawsze wokół ludzkich uczuć jak miłość, zazdrość, wierność i samotność. Blues to wspaniała forma jazzu na smutną nutę. Przymiotnik blues w języku angielskim znaczy błękitny, a kolor ten dla murzynów jest kolorem żałości. Od pewnego czasu w puławskim Democratic Club w New Britain organizuje się właśnie takie prezentacje muzyki bluesowej. Wśród wielu uczestników takich wieczorów powtarza się nazwisko Richard Badowski, znany z gry na harmonice ustnej i bardzo dobry bluesman. Prawdziwy pasjonat tej muzyki. O sobie mówi skromnie, ale jego długoletnia przygoda z bluesem stawia go wysoko w hierarchii wykonawców tejże muzyki. Co było powodem, że zdecydował się zagrać w polonijnym klubie? Mój kolega Jurek Krawczyk zadzwonił do mnie gdzieś pod koniec października zeszłego roku z propozycją, żeby zagrać co piątek w Pulaski Democratic Club z moim zespołem bluesa. Doszliśmy do porozumienia, żeby zrobić z tego jam, czyli mój zespół gra przez powiedzmy godzinę czasu i później zapraszamy muzyków do wspólnego udziału na scenie z nami, albo my sobie bierzemy przerwy i muzycy sobie przychodzą i grają, dobierają się. Taka forma tych jamów jest prawie w każdym mieście, co tydzień gdzieś można pójść sobie właśnie na taki jam. I ja się cieszę, że właśnie tutaj w New Britain mamy coś takiego, że to się też odbywa tu, co piątek, od godziny 8.30 do 12.00. I robimy to już od połowy listopada. Prawdopodobnie, jak się nie mylę, to było 19 listopada, mieliśmy pierwszy jam tutaj. I byliśmy mile zaskoczeni, bo dużo ludzi przyszło. I moi znajomi amerykańscy muzycy bardzo chwalą tutaj właśnie bar i publiczność polską, że bardzo jest, dobrze odbierają tą muzykę. A one, two, three, you gotta help me, 'cause I can't do it all by myself. And if you don't help me, darling, I go out and find myself somebody else. I might have to wash, I might have to cook, I might have to sweep, I might even mop the floor, but I want you to help me. Somebody else. When I walk, walk with me. When I talk, talk to me. I want you to help me, 'cause I don't wanna do that by my lonesome self. Yeah, if you don't help me, darling, I go out and find myself somebody else. I'm gonna take Sean with me, won't be so lonesome. Thank you.
przede wszystkim tą muzykę, ten blues, który ja bardzo lubię, to trzeba jednak czuć. Nie wiem, co to nazwać, dar, czy po prostu moje szczęście, ale ja odczuwam ten blues tak, jak właśnie ci ludzie odczuwali to, jak to grali. I my mówimy o muzyce, która powstała przynajmniej 70-80 lat temu. Przeważnie ludzie myślą, jak powiesz słowo blues, no to jest smutna muzyka. Wcale nie. Tematyka jest smutna, ale rytm i tematyka nie zawsze musi być smutna. To jest, dla mnie to jest muzyka żywa. To jest taka muzyka, że jak dobrze zagrasz bluesa, to nogi same chodzą, ciało się rusza, jest rytm w tej muzyce. Jest coś magicznego w tej muzyce. I jeżeli chodzi o trudność, no trzeba znać się na, trzeba mieć talent do grania swoich instrumentów. Jak dobrze się zagra bluesa, mi się wydaje, że to przechodzi w serca ludzi, którzy to słuchają. Można pokochać bluesa. Side to the blind, I say, hold down, brother.